Cześć, witajcie w Pograjmy w Limbo, trzeci odcineczek. Nie sobie powróciłem, musiałem dograć do tego momentu, bo po tym problemie z systemem nie miałem tego, ale nie było większych problemów. Ja sobie skoczę tutaj, to chyba tak było. Tak, my tu przechodziłem. Ja tu wbiegnie chyba i dopłynie, ja będę musiał doskoczyć do niego. Dobra. Idźmy dalej. Dziś nagrywam to programem, który się nazywa Action. Mi release. O. Ja to muszę jakoś... A, ten ziomek chyba. Tak mi się wydaje. O, bym dostał. Ten gościu chyba. Ja go mam wyciągnąć i chyba sobie go użyć jako przynęty. A mogę go, mówiąc dwuznacznie, popchać. Przepchać, żeby nie było dwuznacznie. Wrzućmy go tutaj. Dobra. Idźmy dalej. Nie pamiętam, co to robiło, ale... Umijmy to. Nie chcę tam się zbliżać, nie wiem, co to jest, w ogóle nie pamiętam już. No ale dobrze, idźmy dalej. Teraz muszę tu skoczyć i tu. Teraz muszę tu iść i chyba nie mogę wnaleźć na środek. Jaki przeraźliwy dźwięk. Dobra, przeskoczmy. Tu tak. Dobra, i będzie ok. Udało mi się uciec przed nimi. Ja to chyba nawet grałem, bo tak mi się... Ja to grałem, w to na pewno grałem. Kwestia, czy ja chyba miałem nagrany odcinek, ale on się też poszedł walić. Zresztą jak odcinki z... No nie powiem jakiej gry, bo miałem zamiar zaczynać grę i ona będzie. Tylko że na coś strasznie laguje się, zastanawiam, czy jednak ją nagrywać, czy jednak nie. O, Mother of God. To było ciężkie. Czy może nie ciężkie, a... Długo się z tym męczyłem, jeżeli chodzi o zręcznościówkę. Tego powiem. Dobra, musimy... Tak, i teraz musimy biec do góry. Biec do góry, wejść do góry. Nie patrzcie. Dobra, teraz musimy szybko iść tutaj. I tak się... Tutaj są piły. Jest fajna piła. No, może zrobić kuku. Musimy tak... Nie, za szybko, za szybko. Widzicie, teraz już nie przejdę. Muszę jeszcze raz to powtórzyć i teraz przejść. Dobra, w każdym razie mam zamiar znowić wszystko. Dzisiaj soboty nie było. Bo musiałem komputer ogarnąć, żeby on mi tak nie szumił. Ale myślę, że już będzie ok wszystko. Przynajmniej nie powinno być szumów. Dobra, to jest, mówię, taka zręcznościówka teraz. O, fuck, teraz to, że się zawahałem, może mnie kosztować... tak. Tutaj trzeba zrobić to bezbłędnie, że tak powiem. Dobra, i skok. I idźmy do góry. Naprawdę gra jest utrzymana, fajny klimat, fajne zręcznościówka, fajne zagadki. Ale na początku nie, w sumie nie kumałem, o co tu chodzi, dobra. Czekajmy. Żeby one były mniej więcej na równo. Fuck, ale nie mogę aż tak długo czekać. Teraz nie zauważyłem, bo się patrzyłem na tamten bok. Pewnie zobaczycie, że ja strasznie to złamiłem, ale dobra, dobra, dobra. Nie. Najpierw muszę doprowadzić, bo teraz najprawdopodobniej to coś jest tutaj. Tak, ten wózeczek. Dobrze, doprowadźmy go. Sorry, ale coś mnie tak w gardełku chrzęży. Musiałem sobie tak odchrząknąć niestety. Chociaż zawsze robię to przed nagraniem. Dziwne, że nie.
Nie bój się rezultatów. Dobra. Dam, dam, dam. Szybciej. Ja wiem, co trzeba zrobić. Teraz przebiegnę. Przebiegłem, dobra. Mamy to za sobą. No, mi się wydaje, bo tu znowu ten pająk będzie. Albo i nie. Jakaś coś, nie wiem, co to jest. Jakieś dziwne zwierzę. No, ale dobra. Pająka teoretycznie powinniśmy mieć z głowy. O, fuck, 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 fuck. To pamiętam, że to było chore. Bo ja teraz mogę tylko jego przy... iść albo szybciej, albo... Widzicie, teraz mogę biec, albo go spowalniać, albo tak, o, i on teraz idzie normalną prędkością, albo go spowalniać. Teraz muszę wysterować go, tak żeby było wszystko gitarka. Tak, i on teraz tu spadnie do wody. Ale ja nie wiem, czy ja nie mogę nim skakać, zaraz zobaczymy, bo tak to nim przeskoczył. Mogę nim skakać. Bo kwestia... Dobra, już wiem, jak to trzeba zrobić. Pamiętam chyba. Tu muszę iść na maksa no, wolno chyba. Później muszę na maksa przyspieszyć. Patrzcie, teraz mi się tu zmieni. Teraz muszę biec jak najszybciej. Muszę biec jak najszybciej. Teraz muszę go spowolnić na maksa. No, teraz nie ma siły w ogóle tego przepchać. Bo teraz jak puszczę, to widzicie, minimalnie to pcha. Teraz nie ma siły przepchać, dobrze jest. Czyli to jest takim punktem dla nas, żeby nas uratować. Ja chyba wiemy nawet, jak to ma być. My mamy chyba wejść pod te. To coś ma nam nakapać na głowę albo nas zjeść, nie wiem do końca. Albo i nie. No w każdym razie nic nie możemy zrobić do tej pory. No i co, ja coś mogę zrobić? To raczej nie to. Dobra. Jeszcze raz zróbmy to samo. Czyli idziemy tu i cały czas trzymamy tą strzałeczkę. Strzałeczkę, przepraszam. Nie gram na klawiaturze. Trzymamy tego analoga w tą stronę. Teraz biegnijmy w tą. Nic nie mogę zrobić. No, co ja zrobiłem? Teraz będę biegł. Zrobił tak? Nie. Nie wiem do końca właśnie, o co tutaj dokładnie chodzi. Jak można by temu, nie wiem, zapobiec? A teraz biegnijmy na maksa w tamtą stronę. Może teraz znajdziemy z tamtej strony jakieś rozwiązanie. Biegnijmy, biegnijmy. O, automatycznie nas przełączyło. Idźmy sobie powoli, nie ma sensu się śpieszyć. Albo jest, bo nie dobiegniemy do tego momentu. Czyli coś jest związane z tą kostką. Widzimy, on tutaj ewidentnie zawraca. Musimy coś tutaj zrobić. Nie do końca wiem co. Ja bym się skłaniał, że może to coś na górze ma nam coś zrobić. Wiem co. Dobra. Chyba, o ile to będzie dobrze. Podbiegniemy do kostki, przepchamy ją w tą stronę i skoczymy na nią. Może to coś da. Bo ona raczej ma koniecznie ma za zadanie nas stopować. Dobra, biegniemy w drugą stronę. Tak, te filmy są strasznie długie w moim wykonaniu.
ale jest to spowodowane tym, że ja jestem człowiekiem, który nad zagadkami tego typu musi trochę pomyśleć, jak można jeszcze rozwiązać. Znaczy, to nie jest na określoną ilość czasu, tylko po prostu. Dobra, zwolnijmy, zwolnijmy. O, tak. Bo tak mi się właśnie wydawało, że to ma to zjeść, ale teraz odkryłem już jak. Dobra, tu nie byłem. Co mi to zrobi? Więc to robię, ale dobra, idźmy dalej. Na razie. Dobra, tu nie mogę wbić. Tu mogę wbić. Nie wiem, co to jest za zwierzę. Być może jakieś takie stworzone na potrzeby gry. Tu można na to skoczyć? Można. Teraz już powinno pewnie lecieć przez tą rurę. Sprawdźmy, co jest... Dobra, nie widać, gdzie ona się kończy. Ewidentnie ma tu coś lecieć. A mamy to trzymać, ale... Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, co to chodzi. Dobra, da się stąd wyjść. Ja bym stawiał, że ta wajcha po coś tu jest. Wajcha dźwignia. Więc nie wiem, czy ja ją mogę zostawić, czy ona się sama nie ten. No właśnie, ona sama wraca do tej pozycji. Biegnijmy jak najszybciej, może chodzi o to. Nie wiem, czy skakanie jest najlepszą opcją, ale powiedzmy, że... Nothing happened. Tak trochę po angielsku. What happens? Shit happens. Co się stało? Gówno się stało. Nic się nie stało, kurde. Nie wiem, co tu można zrobić. Spróbuję jeszcze coś wykombinować. Da się tu może skoczyć. No oczywiście. Ale co to mi daje? Czy ja to mogę traktować jako trampolinę? Dobra, chyba tu nie chodzi, że to ma być trampoliną dla nas. To ma zwabić nam tego zwierzęka, który ma ewidentnie nam coś do przekazania. A, on wejdzie do tego mechanizmu pewnie. I my sobie go... Jeżeli ja zrobię coś takiego, to ja połączę to. O cholera, co żem zrobił? Co zrobiłem? Deszcz włączyłem? No to fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że może mnie zalać. Że nie ma takiego globalnego poziomu wody, czy jak to nazwać. Mogę przelać, także... A! Ja muszę jakoś to przesunąć, nie wiem do końca jak. Ale jako, że ja jestem, wiadomo, pro, to się... Czy ja nie wiem, czy ja nie mogę od razu skoczyć, w sumie nie mogę go zrobić. Pewnie gdzieś tu jest save point, albo checkpoint, albo jak to się tu zwie.
Raczej nie. Już chyba wiem, co trzeba zrobić. Za szybko chcę to zrobić. By to zrobić, bo tak tego nie można zrobić. Takie masło myślane. Ale zrobimy sobie tę zagadeczkę. Myślę, że zakończę odcinek. Mówię, nie ma sensu robić długich odcinków z tej gry. Jest taka dosyć... Nie. Nie lej. Ja muszę to pociągnąć tak na tyle, żebym mógł doskoczyć. Mogę jeszcze, a spróbuję trochę dalej. Jak najdalej mogę, chcę to ustawić. Dobra, myślę, że tyle powinno starczyć. Teraz skoczymy sobie na ten nasz dziabąg. Niech się leje woda. Dobra. I jest. I tak, dokładnie o to chodziło. A przejdźmy sobie kawałeczek jeszcze. Teraz do pierwszej śmierci może zagramy. Nie wiem, co to jest i pewnie to będzie pierwsza śmierć zaraz. Bo tak dziwnie nam oddaliło kamerę. Jakaś maść spływa, która raczej nie jest przyjemna dla mnie. Dobra, to nie do pierwszej śmierci, bo to było... Takie głupia śmierć. Trzeba tylko sprawdzić, czy to jest przyjazne dla mnie, czy nie do końca. Aha. Co by tu można zrobić? Ja nie mam w ogóle zielonego pojęcia, jak by można było to przejść. Ale. Tam jest jakaś maść, to raczej do niej nie skoczymy. Ale... Tak, tu można potem się wspinać, tylko źle na początku skoczyłem. Jestem pro. Ja chcę jeszcze raz. Dobra. Tak, dobrze. Nie ogarnąłem. Się leje jakiś taki. No. Fuck, tu jest woda. Ale ona mi nie jest w stanie na razie nic zrobić, ale weźmiemy kostkę w razie jakby jakiś wodospad nagle zaczął się robić. Będę słyszeć dziwne dźwięki i to wyczuwam, że będzie. Widzę coś czarnego. Nie wiem, czy o to chodziło, ale boję się, że zaraz to się wypełni ponad. Tak. Aha, dobra. Mam tą kostkę jakimś sposobem wrzucić na górę. Czekajcie, najpierw się sam tam wejdę. Czy zrobię poziom wody, zacznie podwyższać. Dobra. Wiem, o co chodzi. Jeśli wy też wiecie, to dobrze. Nie jestem w stanie wam nic zapewnić, że jeżeli wiecie to, ale jeżeli wiecie, to jesteście dobrze. Mówię tak, żeby było później, że jak ja wiem, to ja też jestem dobry, nie? Tak, i wtedy kostka. Ale wtedy możemy trochę dalej tutaj dać. I ciągniemy za bajkę. Dobra. Lyson to wymyślił, Lyson jest pro. Tylko gorzej, jak się okaże, że jeszcze jedna jest, ale w to wątpię. Czekam. Dobra. To jeszcze wyżej będzie szło. Dobrze mi się wydaje. Ta kostka jakaś cięższa jest chyba. Ja bym to nie doskoczył. Dobra, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale skoro się tutaj zabiłem, to zakończmy ten odcinek.
nie minęła minut, ale mówię, zakończmy go. Także ja się z nami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie ocenę, skomentujcie, czy Wam się serial podoba, czy ktoś się dalej, może zachęcicie do jakiejś nowej serii. Ja się z Wami żegnam. Cześć.